już za chwilę powrócimy do wypadków w Białymstoku, gdzie w sobotę 82. rocznicę powstania obchodzili członkowie organizacji Obozu Narodowo-Radykalnego. No i mamy skandal, no bo to, co działo się w Białymstoku, wzbudziło podejrzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, który apeluje do prokuratury, by sprawę zbadała. Po nie w czasie, ale zareagowała kuria, która wydała w tej sprawie dosadne oświadczenie. Kuria archidiecezjalna w Białymstoku przeprasza wszystkich, którzy poczuli się dotknięci zachowaniem członków ONR w katedrze białostockiej w minioną sobotę 16 kwietnia. Ten incydent wynikł z niedopatrzenia administracji parafialnej, ale kuria zapewnia, że Kościół białostocki jest apartyjny i obcy jest mu nacjonalizm. Ksiądz Jacek Międlar otrzymał całkowity zakaz jakichkolwiek wystąpień publicznych oraz organizowania wszelkiego rodzaju zjazdów, spotkań i pielgrzymek, a także wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych. I tak to wygląda w oświadczeniach. Moim gościem jest profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, wykładowca Kolegium Civitas. Dzień dobry. Kuria zareagowała bardzo mocno, trochę spóźniona, ale określiła to w dosadnych słowach, że absolutnie nie popiera tego, co wydarzyło się w Białymstoku. Lepiej późno niż wcale, prawda? Ale sama ta sytuacja nie powinna przejść bez echa, bo to jednak sytuacja haniebna. To jest wstyd nie tylko dla Białegostoku, ale myślę dla nas wszystkich, jako Polaków, jako ludzi. Jak to wygląda w świecie, nie trzeba tłumaczyć, ale także jak my sami, prawda, odnosimy się także do szczególnej historii Polski. Historia Białegostoku także jest dosyć szczególna. To było przecież miasto wielokulturowe, bardzo boleśnie dotknięte czasami faszyzmu. Historia getta białostockiego również jest historią, o której należy w tym kontekście pamiętać. I prawda, fakt takiego przemarszu neofaszystów w centrum europejskiego miasta w XXI wieku, no, musi budzić oburzenie. I w tym kontekście historycznym szczególnie, bo jesteśmy między rocznicą Chrztu Polski a rocznicą powstania w getcie warszawskim. I nagle w Białymstoku młodzieńcy z tymi sztandarami wychodzą na ulicę. Tak, to bardzo przykre. Przy czym warto też wspomnieć, że to jest organizacja, której nazwa nie jest przypadkowa, Obóz Narodowo-Radykalny, który zresztą był już w Polsce zdelegalizowany w roku 1934, prawda? Jeśli ktoś świadomie sięga do tego typu niechlubnej, antysemickiej, faszyzującej tradycji, to też można się zastanowić, czy rzeczywiście pamiętamy o tej ważnej karcie polskiej historii, na którą powinniśmy być jakoś szczególnie uwrażliwieni. Ale to oczywiście nie jest zjawisko całkiem nowe, bo z przejawami ksenofobii czy wręcz neofaszyzmu my mamy w Polsce do czynienia już od ładnych paru lat, co od lat opisywaliśmy, ostrzegaliśmy przed tym na łamach pisma Nigdy Więcej, którego założycielem był świętej pamięci Marcin Kornak, również twórca Brunatnej Księgi, który przez lata opisywał, dokumentował to zjawisko i ostrzegał właśnie przed taką eskalacją ksenofobii i nienawiści, z jaką mamy do czynienia w ostatnich tygodniach czy miesiącach. A potem był jeszcze koncert zespołu Nordika w jednym ze studenckich klubów w Białymstoku. Ksiądz Międlar, który odprawiał mszę w Białymstoku, został zawieszony przez swoich zwierzchników ze zgromadzenia. Kara jest surowa. Całkowity zakaz jakichkolwiek wystąpień publicznych, organizowania wszelkiego rodzaju zjazdów, spotkań i pielgrzymek, a także wszelkiej aktywności w środkach masowego przekazu, w tym w środkach elektronicznych. To są sankcje dla księdza Międlara. Koncert zespołu Nordika w klubie studenckim. Po tym koncercie ze stanowiska odwołany został profesor odpowiedzialny za organizację tej aktywności studenckiej. Kuriozalna sytuacja polegała też na tym, że władze Politechniki Białostockiej apelowały do studentów z zagranicy, którzy studiują w Białymstoku, by tego dnia lepiej nie wychodzili ze swoich kwater, by nie wychodzili na ulicę, bo może się coś stać.
Z jednej strony może dobrze, że władze uczelni poczuły się odpowiedzialne za swoich studentów, prawda, ale jednak sama sytuacja jest kuriozalna i kompromitująca, tak? Bo przecież istnieją w Polsce instytucje, które są powołane do tego, aby czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich, prawda? Bez względu na pochodzenie czy kolor skóry i przeciwdziałać ewidentnemu łamaniu prawa w przypadku głoszenia rasizmu czy faszyzmu. O tym mówi Konstytucja Rzeczpospolitej, to jest artykuł 13. O tym mówi również Kodeks Karny, prawda? Artykuł 256, 257, ale zbyt często sprawcy czynów o charakterze rasistowskim czy antysemickim czują się w Polsce po prostu bezkarni. I o tym, co wydarzyło się w Białymstoku, rozmawiamy post factum. Tymczasem życie dopisało do tego scenariusza kolejny epizod. Radio Gdańsk informuje, iż zespoły neonazistowskie wystąpią na koncercie w Gdańsku. Prezydent Gdańska mówi, że to skandal, ale sprawa jest ciekawa. Za Radiem Gdańsk informacja. W piątek w Klubie Sztuki Alternatywnej Protokultura w Gdańsku ma się odbyć pierwsza edycja Festiwalu Muzyki Neopogańskiej Pomerania. Wystąpią różne zespoły. Przeciwko wydarzeniu protestuje grupa gdańszczan, która uważa to za promowanie ideologii neofaszystowskich. Jak dowiedziała się reporterka Radia Gdańsk, gdańszczanie planują wyrazić swoje niezadowolenie przed klubem w dniu koncertu. No i teraz sytuacja prawna jest taka, że władze mają związane ręce. Władze Gdańska, niezadowolone z tej imprezy, mają związane ręce, wyjaśnia rzecznik prezydenta, pan Antoni Pawlak. Koncert organizowany jest w prywatnym klubie, więc nie możemy wpłynąć na to, kto występuje i jakie poglądy wygłasza. I okej, od tego jest demokracja. Problem w tym, że Gdańsk cieszy się renomą miasta wolności i solidarności, a poglądy, jakie wygłaszają neonaziści, są sprzeczne z tymi wartościami. Prezydent uważa, że organizowanie takiego koncertu to skandal. Możemy tylko powiedzieć, że taki festiwal nam się nie podoba. To władze Gdańska i ta wypowiedź jest cytowana przez Radio Gdańsk. Taka jest sytuacja prawna, że jeżeli ktoś chce, to w prywatnym klubie może sobie zorganizować i zaprosić innych? To chyba nie do końca tak jest. Dlatego, że jeśli koncert czy jakaś inna impreza propagująca, prawda, jakąś niebezpieczną ideologię jest nawet organizowany w klubie prywatnym, ale jest imprezą publiczną, prawda, na którą można kupić bilet i przyjść, to podlega przepisom, tak jak każda inna impreza polegająca na głoszeniu takich czy innych treści i również podlega przepisom kodeksu karnego. Ale prewencyjnie nic nie można zrobić, tak? Póki treści nie zostały zaprezentowane. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że dojdzie do złamania prawa zakazującego na przykład głoszenia poglądów rasistowskich, to myślę, że jak najbardziej instytucje powinny reagować także. No to jeszcze jest wypowiedź drugiej strony, bo organizator tego koncertu nie zamierza się wycofać. Właściciel klubu powiedział, i tu także cytat za Radiem Gdańsk: zapraszamy różne zespoły z całej Europy, również na przykład z nurtu rapu chrześcijańskiego. Moim zdaniem protesty to dorabianie ideologii. Dla nas liczy się muzyka, nie mieszamy tego z polityką, nie zgadzamy się na propagowanie idei nazistowskich. Na pewno zrobimy wszystko, by takie symbole na festiwalu się nie pojawiły. No to chyba świadczy po raz kolejny o tym, że brakuje jakby jakiejś elementarnej wrażliwości często, także w naszym społeczeństwie. Brakuje jakiejś elementarnej wrażliwości, panuje jakaś dziwna obojętność wobec przejawów ewidentnego zła, które, jak wspominaliśmy już, tak boleśnie przecież doświadczyło także nasz kraj. I z tym żonkilem brzmi to szczególnie. Niestety tak. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję. Profesor Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, wykładowca Kolegium Civitas.